Przechodzimy do punktu druku 11. W sprawie opinii projektu wydobranego budowy chodnika wzdłuż ulicy Pożyczkowej w Krakowie. Przedłożono nam projekt zgodny z naszą wieloletnią prognozą finansową na realizację chodnika przy ulicy Pożyczkowej. Jest to nasze zadanie. Proponujemy zaopiniować pozytywnie do kwoty wskazanej w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletniej prognozie inwestycyjnej. Wynika to z faktu, że chodnik ten jest na dość dużym wzniesieniu i żeby zachować normatywne spadki, tak aby zrobić zjazd dla osób niepełnosprawnych, oprócz chodnika w dół trzeba było zrobić takie pętelki co po chwilę dla wózków. To niesie ze sobą pewną obawę, ponieważ nie ma kosztorysu ten projekt jeszcze. Mogłoby to przekroczyć naszą kwotę realizacji i dlatego opiniujemy pozytywnie tej kwoty. Taką propozycję Państwu składamy jako zarząd, bowiem nie chcemy dopłacać więcej do budowy tego środku dzielnicy. Otwieram dyskusję na ten temat. To zapisano, że do tej kwoty? Do kwoty wskazanej WPF i WPI. Tego nie ma napisanego, ponieważ to było na zarządzie przed sesją. Druk jest wykropkowany, podejrzewam. I tam jest pozytywnie do kwoty wskazanej w WPF i WPI. Pan Andrzej Kłanowski. Ja mam przemyślenia w zakresie Witkowi i ulicy Pożyczkowej i całego tego rejonu. Nie wiem, czy my tak ulegamy pani radnej miasta Krakowa, że powiedzmy taką słabość czujemy. W ostatnim czasie zauważam, że w coraz większej liczbie uchwał pojawia się Witkowice. Czy to powiedzmy sprzątania trasu motorowego, czy to powiedzmy mówię tutaj chodnika, czy przebudowy drogi, czy powiedzmy mówię środków komunikacji miejskiej. Na każdym kroku i w każdym miejscu mam takie przeczucie, powiedzmy mówię, że rada, zarząd, powiedzmy mówię, gdzieś w jakiś sposób nie, stara się powiedzmy nie narazić dla pani radnej. A wydaje mi się, że dzielnica jest tak duża i tak ogromna, ma tyle potrzeb i każdy, tak jak dzisiaj mówię do koleżanki Małgosi pod pewne sugestie, w zakresie jakoś gdzieś powiedzmy znieczulica i powiedzmy oddziaływanie i argumenty nie przekonują radnych, a przekonuje powiedzmy nazwisko i z drugiej strony lokalizacja, czyli Witkowice. I powiedzmy mówię, jest to zasadne to działanie nasze, powiedzmy mówię, i czym jest ono tak naprawdę uwarunkowane? Panie Andrzeju, ja mam wrażenie, że część radnych głosuje uchwały z brakiem zrozumienia, co głosuje, ponieważ w tamtym roku przegłosowaliśmy projekt chodnika, a w tym roku mamy wykonawcę chodnika. To jest temat ten sam, on się ciągle przewija i nazwa się przewija, ale tylko i wyłącznie z powodu tego, że jest to zadanie dwuetapowe, dwuletnie. Nic więcej nie mogę dodać i nie ulegamy żadnym wpływom i żadne nazwiska nas nie przerażają. Oddaję głos panu Tomaszowi. Skoro taka opinia, skoro już jest WPI, to skąd nagle jeszcze teraz trzeba opinię? Nie, my opiniujemy sam projekt, jeśli mamy uwagi, że na przykład trzeba zrobić jeszcze jedno zejście w prawo, albo trzeba postawić gdzieś słupę, to o takie tematy chodzi. My nie wnosimy żadnych uwag. Natomiast do kwoty piszemy, ponieważ nie ma kosztorysu w projekcie. Proszę. Ten chodnik, ten projekt, on jest gdzieś dostępny tam, on wchodzi w działkę przedszkola. On jest na terenie przedszkola, był też złożony komisji, komisja nie podjęła uchwały. To jest ten projekt. Ale tego projektu nie mieliśmy rysunku. Myślę, że pan coś na 100% nie było i dlatego się wstrzymaliśmy od decyzji. Szkoda, dlatego że byłem dzisiaj fizycznie. Znaczy nie, spokojnie. Pan jest dzisiaj na przedszkolu przedszkolowej. Powiem to już może powiem do raczej Andrzejku. Ta droga wymaga remontu, gdyż ma 2 metry szerokości, stanowi dojazd do szkoły, nie ma tam chodnika. To jest jeden argument. Tam jest przewidziane 2 metry chodnika wzdłuż ogrodzenia, które będzie przesunięte. Po lewej stronie. Plac zabaw planowany dla dzieci. Teraz się zastanawiam, jak te zatoki dla niepełnosprawnych jeszcze wejdą w głąb tej działki. Nie, to w takim razie 15 minut przerwy tutaj przyniesiemy. Zarząd na 15 minut przerwy. Bo dzisiaj tam, nie wspomniałem. Szanowni Państwo, za 15 minut spotykamy się z powrotem i za 5 minut. W takim razie wznawiam posiedzenie Rady Dzielnicy.
tylko na chwilę, bo prosiłbym o zwołanie się komisji, o zwołanie Komisji Infrastruktury przez przewodniczącego i zaopiniowanie dwóch projektów uchwał w trybie nagłym. Możemy je wprowadzić w trakcie sesji, ale tylko gdy jest opinia komisji. Dlatego ile czujesz czasu, Tomku? No, 10 minut przerwy kolejna. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie Rady Dzielnicy. Zbliżamy się do końca. Wznawiam obrady, byliśmy w punkcie 11, znaczy przy druku 11. Przy opinii projektu ulicy Pożyczkowej. Projekt mamy tutaj, jeśli ktoś chciałby dokonać wglądu. Członkom komisji pokazywaliśmy, przynajmniej przewodniczącemu na pewno w przerwie. Rozpoznał, co to jest? Przewodniczący komisji chce się odnieść? Nie ma. To nie. Jakieś uwagi? No, uwaga jest tylko ta, że możemy faktycznie do tej kwoty, którą ustaliliśmy w, na przykład w uchwałach, zamrozić tam inwestycje do tej kwoty. Dobrze, w takim razie czy ktoś jeszcze chciał zabrać w tym punkcie głos? Widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do kwoty wskazanej w wieloletniej prognozie finansowej i planie inwestycyjnym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 za, 2 wstrzymujące, 2 przeciw.